Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Disciples 2 Powrót Galeana, kampanii górskich klanów, Ulfgardem Bodvarssonem, czyli naszym Rusgowiczem. Kontynuacja trzeciej i ostatniej misji w tej kampanii, gdzie to nasza królowa Yatahali ma podbijać legiony, ale przejdźmy do Ulfgarda Bodvarssona, naszego głównego bohatera. On tutaj przedarł się przez teren Imperium jak burza, a właściwie tu nawet nie trzeba było jakiejś wielkiej burzy wywoływać, bo Imperium raczej nie miało czym się bronić. Dobra, muszę pamiętać, żeby tu posłać elfa. Elfy, które zdecydowały się wspomóc mnie w wypełnieniu przeznaczenia. Zresztą nasze cele, jak i elfów, są wspólne, więc to ta sytuacja połączyła oba narody. To naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja, aż musiała się wydarzyć. Przecież elfy i krasnoludy, delikatnie mówiąc, nie pałały do siebie sympatią. A przecież Wotan zabił boga elfów i to był początek nienawiści, której się nie dało po prostu wybaczyć. No a tutaj tak skrajne sytuacje, jakie są teraz, powodują, że jednak no, trzeba się sprzymierzyć i pokonać wspólnego wroga. A jednak wspólny ból potrafi połączyć wspólne cierpienie. Zajmijmy się może wataszkami barbarzyńców, albo też tymi morskimi stworzeniami. Dobrze byłoby tutaj zastosować pancerzyki, lodową tarczę, pieść wytrwałości, pełen serwis zastosować. Zrobić to jeszcze z pieśniami pośpiechu. No oczywiście nie będziemy mogli sobie pozwalać na takie akcje co turę. Czy my mieliśmy tu jakiegoś maga? Nie mieliśmy. Tu mamy świętą zbroję. Ja byłem przekonany, że jednak mamy ją w różdżce, a to jednak nie. A to jednak mamy zwierzy magów. No i jak tutaj pancerze bardzo dobre, bardzo wysokie, więc możemy stoczyć sporo walk. Możecie sobie gryźć jak chcecie. Jeszcze Ulfgarda gryzą, to nawet jest dla mnie korzystna sytuacja. Dobra, w co ty mógłbyś uderzać? To właściwie to tak, te walki teraz z takim pancerzem. Nie jest tak istotne, co ja tutaj będę uderzał. Mogę tam stracić trochę więcej, trochę mniej punktów życia, ale to się wszystko rozbija o jakieś grosze. No niemniej jakoś w miarę można byłoby stoczyć te walki. Dobra, dajmy tobie dodatkowy atak. Pozbądź się tego wilka na przodzie. I teraz tego z tyłu proszę się pozbyć. Jeszcze barbarzyńca sobie uderzy raz. Pięknie. Awanse wszystkie się tutaj zbiegły, tych czterech jednostek. Różnice w doświadczeniu tutaj są. No miotać już nawet przyzwoicie te 51 punktów obrażeń. Nie wygląda to źle. Chociaż i tak w dłuższej perspektywie to pustelnik ma przewagę, no bo to tylko 1000 punktów doświadczenia i lepsze przeliczniki. Niemniej jednak to jest... Znaczy niemniej jednak to pleonas myślałem. Niemniej jest to inne źródło ataku. Co by nie było. Co jednak nie zawsze jest takie istotne. No ale powiedzmy. Krakeny. Krakeny mają miecze. Czerwoniutkie, 15 poziomy, ale to nie robi tutaj wrażenia na tych pancerzach aż tak wielkiego, no bo jednak coś tam zawsze zaboli. Dobra, to jest obniżona inicjatywa, więc może by się udało pozbyć ciebie już normalnym atakiem. Tutaj ciebie się pozbędziemy.
No nie, tu się nie uda w tej turze, ale mogę się obronić. A ty masz i tak 90 pancerza. No to znowu drugi raz popełniłem ten sam błąd, broniąc się. A jeszcze przy tych 83% pancerza to jeszcze tam można byłoby się obronić, ale akurat nie pustelnikiem. A krasno, dalej sobie awansuję. Już naprawdę jest bardzo żywotny. 415 punktów życia na 23 poziomie, a przecież tak dużo wcale tych walk nie potrzeba dla niego, żeby tak duży poziom wbił. I on już tak naprawdę przerasta punktami życia takiego no, mistrza runów czy króla krasnoludów na pewno, bo zanim ja bym do tych form doszedł i jeszcze je wyekspił bardziej, to krasnolud tutaj naprawdę ma otwartą drogę. No obrażenia może nie są tak spektakularne, ale naprawdę krasnolud jest godny uwagi tutaj do blokowania. To już jest drugie takie podejście, kiedy go blokuję. Za pierwszym razem również grałem Uthgardem, tylko że to była ostatnia misja w kampanii Mrocznego Proroctwa. Chciałem sobie sprawdzić właśnie, jak się spiszą jednostki zablokowane. Jedynie jeszcze nie testowałem sobie Górskiego Olbrzyma, bo wtedy grałem w ustawieniu z Yetim, no, które wiadomo, no nie ma szału żadnego tam z tym Yetim. No. Tym bardziej, że to jest dwupolówka. Też ma źródło wody, no to lepiej już mieć pustelnika, który tam potrzebuje no niewiele więcej, no tam 300 punktów doświadczenia więcej, bo Yeti potrzebował 700. Więc no... Jako taką ciekawostkę można było sobie potraktować tego Yetiego, ale... No nie jest to żadne realne wzmocnienie dla naszej armii. Że te syrenki to takie... To może być zdradzieckie, zdradliwe, bo to jednak trochę życia będzie posiadało. No przez jedną to się może i przebije. Możemy spróbować, ale no... Różnie to może wyjść. Do prawdy. Jednej się pozbędę, której? No chyba tej bardziej doświadczonej. Może będę jeszcze przed nią, chociaż nie, no nie było na to za bardzo szans, no bo przecież... Inicjatywę mam niższą. No jak pięknie trafiasz, no. Chyba przerwijmy ten paraliż i przerwijmy tą łańską fantazję syreny. No jest groźnie zawsze, kiedy taka syrena zacznie paraliżować. Niby tylko 58% szans, ale to jednak sterowane jest przez bota, także... Z tymi szansami to już jest zupełnie inaczej. Dobra, napij się, panie Uthgardzie. Tu mamy kolejną syrenę. No dobra, jednej to się pozbędziemy akurat. Skupimy się na niej, jednostkami, które mogą nie zrobić krzywdę. 240 punktów życia masz. Wow. To nie musi być tak łatwo tutaj. Ci zostało. No to jeszcze mi tutaj coś może zrobisz. Jedna piętnastka by wystarczyła. Dobra. Dodatkowy atak. Całe szczęście tutaj ubyło się bez kolejnych niespodzianek. No w obu walkach dałem się wykazać syrenom. No i skorzystały z tego. Zaginiona świątynia, w której to... Mamy już wyjątkowo nie morskie istoty, tylko ludzi. Ale w to możemy spokojnie wejść. No tutaj będą strzały, jakieś dziobania różne, przeróżne. Wszystko w Uthgarda idzie. Ale jego się na spokojnie uzdrowi eliksirem albo nawet ze świątyni. Nie będzie to droga operacja. 500 sztuk złota i księga ognia. Dobra, można już iść tędy. Co prawda nie w tej turze, ale tak czy siak bym nie doszedł do miasta. Tutaj nie chcę wielkiego uzdrowienia używać. Wolałbym używać tego w sytuacji, gdy cała armia jakoś zostanie bardziej zraniona, przynajmniej do połowy punktów życia. Na jednej jednostce tym bardziej nie będę na dowódcy tego używał.
Okej, okay, to teraz tak. Przenosimy się do Yattahai. To jest cały czas ta sama tura. A już 10 minut nagrania minęło. Z Berserkerem jesteś. No, walcz sobie, walcz. Powodzenia ci życzę. Legiony, z tego co pamiętam, to one gdzieś w ogóle... O, chyba nawet tutaj widać, jest jakiegoś skrzydła doradcy. Nie wiem, czy to widzicie. Ale są to skrzydła doradcy z pewnością. A, no ta. Kto jeszcze się nie ruszył? Dobra, ty nie musisz, ty już się ruszyłeś. Ty sobie zakupiłeś tutaj armię, dobrze. A, tutaj mam w ogóle sprzymierzeńca, dobra. Pamiętam, że ty miałeś w ogóle jakąś taką... okrężną drogą się przemieszczać. Dobra, co tu w mieście jest? Czempion szkieletów, wojownik szkieletów, obydwaj z plusikami, więc ten czempion najpewniej był już od razu na starcie dla nich. Wojownik szkieletów może z wojownika awansował. No jeszcze te trzeciopoziomowe jednostki to akurat może i kupują te budynki. No ale jak widzimy tutaj nawet dla widma nie mają. No cóż, bot ma inne priorytety. On woli wydawać na rózgowiczki, na złodziei. No co zrobić? No takie ma priorytety i tyle. Nie ma się co z tym kłócić zbytnio. Dobra, dam ci jeszcze poruszanie po lesie, bo tu sporo drzew. Może jakoś choć trochę szybciej się będziesz tutaj poruszał. Ile ja w ogóle dostaję many śmierci? 150, no to jest wystarczająco, żeby użyć dwa razy pieśni pośpiechu. Tutaj dobrze, mamy taką sytuację. Trzeba by usunąć tą rózgę i ustawić nową, naszą. Tu jest jeszcze jakiś krynin, no to nie, to ja bym wolał, żebyś... Jeżeli masz zginąć, to lepiej wykonaj swoje zadanie. Nie wiem, co on ma. Ale tu już jest chyba jeden z tych dowódców, który wychodził z jakąś podstawową armią, także... Nie zmienia to jednak faktu, że ten krasnolud nie ma szans sobie poradzić. Okej, okay, dobrze. To teraz tak. Wracamy się do miasta, żeby uzdrowić Ulfgarda. Przy okazji możemy też resztę ekipy też uzdrowimy. No i tu nas czekają kolejne walki, które wymagają od nas wytrzymałej armii. No tutaj się wbijamy bez pancerzy, także nie będzie tak prosto. No jeszcze tym bardziej nie pomaga fakt, że nam Ulfgar tutaj chybia. Tak miało nie być. No i teraz pustelnik naprawdę dostaje mocne bęski. No, obroń się tym razem. Lepiej, że tak zrobiłem, bo jednak on... Teraz dostanie ugryzienie od wilka. No właśnie. Także tak czy siak to było dobre rozwiązanie, by tą obronę brać. Troll, ogr i ork. Dobra, damy ciebie. Jest tutaj ryzyko, że możesz nie przeżyć, chociaż masz pancerz 20, to jednak zawsze coś jest. Nie, no dobra, przeżyjesz, okej, okej. Na spokojnie. Pozbywamy się... Właśnie może orka nawet, bo nie zada mi wtedy obrażeń, ale z drugiej strony możemy zaryzykować. Może będziemy szybsi i też się trolla pozbędziemy i... Większe obrażenia nie wejdą, ale może być też tak, że wejdą jedne i drugie obrażenia, więc to jest większe też ryzyko. Spróbujemy jednak, bo tutaj nie ryzykujemy śmierci naszego sprzymierzeńca. Wyszło dobrze. Jeden punkt życia został, mogło się tak też niefortunnie zdarzyć, że akurat by z tym jednym punktem życia zaatakował. No, niejednokrotnie takie sytuacje bywały. Dobra, fajnie tutaj wyszło, akurat on awansował, więc te obrażenia, które dostał, zostały... od razu uzdrowione. Napij się, panie pustelniku. I co? I chyba oczyszczamy dalej ziemię.
Okej, okay. Wiemy jedną rzecz, że kiedy Imperium wypuści Tropiciela ze swojej stolicy, to nie uda mu się dotrzeć do miasta, które jest puste. Ja je nawet specjalnie tak zostawię, żeby po prostu tego bota zachęcić do tego, żeby się udał w tą stronę. Dlaczego by nie? Dobra, to się już tam kłóćcie między sobą, czy w imię przodków, czy w imię Botana. Elfy mają do tego inne podejście. Zupełnie. O, patrzcie, wyszła ze stolicy i od razu mnie tak przywitała. O, opętanego zabiliście nawet. Nieźle. Rdza. Ty mi proponujesz rdzę, naprawdę? Super, dawaj. No przecież to jest wspaniały czar. Rzadko się zdarza, żeby bot mi taki czar mógł proponować. Zwykle, jeśli chodzi o legiony czy o hordy, to bot proponuje zaklęcia ofensywne. Raczej tutaj nie proponuje takiego Tormentio, czy też tam, nie wiem, czy rdzy. Słabość, no to jeszcze tam czasami nawet wjeżdża taka oferta. Tutaj, no, grzechem było nie skorzystać. Dobra, mamy 1004 sztuki złota, czempiona krasnoludów kolejnego sobie utworzymy. Niech on się pozbywa tych wszystkich rusk przeklętych. Wejdź od razu do miasta, bo gdybyś tu został, to na pewno byś dostał jakimś czarem po głowie, a tego bym nie chciał. No to będą rózgowiczki wychodziły, no bo jednak dowódca jakiś się przemieszcza po mapie. Dobra, teraz tak. Abazonia, tam były dwie mantykory, z którymi się można rozprawić, oczywiście używając wszystkich czarów. To mnie kosztuje 456 stówek. Wszystko, taka operacja. Pełny pancerz plus jeszcze pieśni pośpiechu, żeby jak najwięcej wykorzystać z tych dobrodziejstw. No to już będą ostatnie takie szalone akcje. Dobra, mamy pancerze, idziemy na dwie mantykory. Tutaj trutka jeszcze będzie oczywiście działała, no niestety. Tu nic nie poradzimy na nią. Mantykory będą chciały truć, będą rozdawać swoje trucizny. No chyba, że ta byłaby pierwsza, to by wtedy krasnoluda mogła zatruć. Znaczy, ta była pierwsza. Ta, gdyby była pierwsza, uderzyłaby w Wulfgarda, zatruła go najpewniej, wtedy dopiero rozdana byłaby dla krasnoluda od drugiej. No. Dobra. 73 punkty obrażeń. Minus 21, to są 52, więc może nie starczyć, dobi to. Sorry, Wulfgardzie. Zostałeś poważnie otruty. Ale co z tego? Wszyscy się tutaj uzdrowili. Pięknie to wyszło. Tu mamy skrzynki. 338 sztuk złota, królewskie berło, więc kosztowności tutaj wiele, naprawdę. Doświadczona tutaj armia zielonoskórych, więc z nią wchodzimy. Mając na sobie wszelkie pancerze, więc tutaj się nie boimy tego aż tak bardzo. Bez pancerzy to tutaj byłoby naprawdę trudno zrobić to wszystko bez jakichś strat. Dobra, dobra robota. 28 poziom. No idzie ten krasnolud naprawdę jak burza. No i zabieramy teraz skrzynki. Maść lecznicza, tutaj druga maść lecznicza. Może być, mnie pasuje akurat taki asortyment. To, że dostajemy takie fajne przedmioty. Gdyby krasnolud był tu po stronie ogra, to byśmy go zabili. Ale się tak nie stało. Dobra, pustelniku, dam ci dodatkowy atak, poczaruj tutaj trochę. Bardziej właśnie to było przydatne. Alchemik też ładnie tutaj leci z poziomami. Będą się ścigać ze sobą, no a krasnolud ten wyścig wygra. Mamy miasto, Sargong, prawie jak Sajgonki. Doświadczony ogr na 18 poziomie, zadający już 300 punktów obrażeń. No i łucznicy. Ale nimi się akurat nie przejmuję zbytnio.
Trochę sobie postrzelają w alchemika, ale to jakaś odmiana dla alchemika będzie właściwie. Dawno nie dostawał. Druidka mówi, kiedyś to pokój zawita do Nevendar. Czy nasze życia wciąż będą przepełnione konfliktami? Dlaczego nawet boskie istoty muszą walczyć tak, jak Wotan walczył za nas podczas Ragnarok? Zmęczeni jesteśmy tymi bitwami, lecz musimy żyć w świecie, jaki stworzył nasz Bóg. Nie dane jest nam wybierać ścieżek życia. Jego trudy i radości pochodzą od Wotana. No i tak, szkoda, że nie wspomnicie o tym, jak Wotan zajumał Galeanowi. O tym to już nie mówicie, tylko o Ragnaroku cały czas. Wspomnienia. Jakże to wybiórcza pamięć jest. Oczywiście, w imię Wotana. No oczywiście, tak. Wy to wiecie. Ale nie będziecie przyznawać, że taką wiedzą dysponujecie. Dobra, mamy tutaj jeszcze talizman właśnie. Talizman, który można sprzedać za fajną sumkę. No poużywać, no to no raczej nie będziemy tego używać. Chociaż jest to niezły talizman. No gdyby jeszcze ten talizman arcywampira działał w taki sposób, że przyzywa na wszystkie pola na bitwy, no to to by było fajne. Dla Rózgowiczy idealne. Początkowy Rózgowicz wchodzi w jakąś lepszą armię, przyzywa takie stworzenia i ma szansę naprawdę silniejszych dużo od siebie pokonywać wtedy. Dobrze. Zaproponowali nam słabość, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, tutaj są wszystkie takie... Ogr z mieszczykiem niebieskim. To jego tutaj trzeba się pozbyć jak najszybciej. A czy ja jestem w stanie to zrobić? 105, 97, no to tu będzie... dwie stówki tu będą. No dobra, to trzeba wszystkim atakować. Wszystko trafiło, całe szczęście też. Tak się wcale nie musiało stać. Okej. Okay. Eliksir życia? No tutaj pełno eliksirów. Tu już są armie, których za bardzo chyba nie zaatakuje. Ogr troll. Dobra. Troll jest tutaj po stronie pustelnika. Kurczę, no. Często o tym ustawieniu zapominam, w jaki sposób to jest prawidłowo. Tak mi to później wychodzi bokiem wszystko. Ale uratuje tą sytuację. Tylko, że gdyby dostał krasnolud, to by awansował. Ale na szczęście i pustelnikowi się to udało. Tutaj jest troll, dwa orki, jeszcze król orków, również z mieczykiem czerwonym. No. No co by tu nie mówić, no to są jednak armie dość silne. Możemy się przejść dalej, ale tu w sumie dobrze byłoby przejąć to miasto. Z tego miasta bym sobie wypuścił złodzieja, który poszedłby w sam róg mapy. Tam jest, jeśli słyszycie tutaj gdzieś w tle, takie charakterystyczne dźwięki, które wydaje jakiś mag, który sprzedaje czary w wieży swej. Tam wyślemy na pewno złodzieja. Jeszcze jakiś sklep by się przydał. Musielibyśmy tutaj zajść. No w sumie dobrze byłoby pójść do tego miasta, tylko trzeba się jeszcze też wzmocnić. O tak po prostu to sobie nie pójdziemy na sucho. Oj nie, tak to się nie uda. Okej, okay, panie Goderiku, wyjdź, ustaw rózgę. Ty się pozbądź tej baronowej. Jest dobrze. Teraz dalej. No jeszcze tutaj. O ile wcześniej cię jakiś Beliar nie złapie, bo to jest też możliwe. O, przejął mi miasto. No właśnie, o czymś zapomniałem, nie? Przejść się tam. Oczywiście teoretycznie nie miał szans przejąć tego miasta, no ale można też zapomnieć się tam ruszyć. No, tak też można. No, odbijamy miasto i jeszcze go zdążymy zaatakować, więc... Wyszło na moje. Dobra, ty możesz nawet sobie chyba kupić jakąś jednostkę tego ducha Fenrira. W sumie bym ci go tutaj zasponsorował, ale najpierw, no... Najpierw tutaj trzeba przejść się do miasta. Many mam akurat wystarczająco, żeby ulepszyć tutaj swoją armię. Starczy to tylko na atak na to miasto, chociaż...
Nie no, idealnie tej many mamy w sumie. Jeszcze na dwie pieśni pośpiechu starczy, więc... Zrobimy tutaj walkę. No dobrze, że akurat Ulfgard jest zraniony. Atakują jego bardzo chętnie. Chociaż dobrze, gdyby był jednak w pełni punktów życia, bo... Mimo wszystko tutaj jeszcze sporo obrażeń dostanie. Takie się drobiazgi niby wydają, ale jednak no mimo wszystko się dostaje. Dobra, tu już nie atakuj. Tu musimy to zrobić sami. Skrzeszaj. No jeszcze był szybszy, no daj mi spokój. Dobra, obrona, 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 obrona. Dodatkowy atak. No i to wszystko, co on mógł wskrzesić. Więc jeszcze sobie zarobiliśmy dodatkowe doświadczenie. Tu jeszcze jeden święty mściciel. Po 14 zadawał. Nie ten czar, ten czar. Czyli 28 mi zadał. Ten 16 zadaje, no dobra. Trochę więcej, ale to się uda przeżyć. No, proszę mi takich niespodzianek nie sprawiać. Dobra, awansowaliście, super. No, zadajesz... No, trochę więcej niż połowę tego, co on ma. No, ale na wszystkich. No, w sumie tak fajnie się rozwijacie. Więc tak naprawdę to nie wygląda tak źle tutaj przy strażniku kuźni. On co prawda zadaje większe obrażenia, ale w jedną jednostkę, a on jednak na wszystkich, więc... Może nie jest aż tak źle zbalansowany. Tak, nie są to imponujące liczby, jak się patrzy na początku. Dobra, wilki tutaj. Czy ja do nich bym chciał podchodzić? Mamy jeszcze jedną pieśń pośpiechu w sumie. Czy może do tej kryjówki zbirów by zajrzeć? Zajrzymy tam. Trutki wskoczyły i to nawet sporo poraniły mojego pustelnika. 374 sztuki złota i jeszcze różdżka nekromancji. Szkielecik do przyzwania. No on do blokowania hord się akurat nie przyda, ten szkielet. A, bo tu mamy różdżkę w sumie. Ale to ja ją sprzedam, bo nie będzie mi potrzebna. Gdyby to było kilka takich zwojów świętej zbroi, to już by się przydały akurat. Różdżka nawałnicy. Dobra, zostawię sobie to w sumie, bo ten sztandar też... Nie wiem, czy ja go założę nawet, ale... Dobra, talizman sobie zostawię, może się przydać na stolicę. Rubin sprzedam, kula strachu. No nie mam korzystania z kul, szkoda, bo taka kula byłaby przydatna. No ale skoro nie mogę jej użyć, to po prostu sprzedam. I królewskie berło. Talizman arcywampira, najdroższy z talizmanów chyba. Nawet. Najwięcej wart. No to teraz 4000 już mam. Sztuk złota. Zróbmy złodzieja, niech on próbuje kraść. O właśnie, tutaj te eliksiry, jak również i te, zrobimy sobie dwóch, niech wszystko idzie w ruch. Tak jest. Tak jest. Mamy już trzy takie eliksiry. To jeszcze dwa i będzie już na wszystkich, oprócz alchemika, bo alchemika akurat takich specyfików nie potrzebuje. Czy ja chcę tobie kupować tutaj... No nie, to nie będzie ci to potrzebne. Nie będzie ci potrzebny duch Fenrira, no to... Weź sobie krasnoluda i się ciesz, że masz. Tak nawet nie będziesz pewnie atakował nikogo, to... Nie ma to sensu, moim zdaniem. Możesz iść sobie w tą stronę. A ty, Ulfgardzie, o właśnie, w tą świątynię moglibyśmy wejść, bo tam, z tego co pamiętam, nawet dość zacna armia stacjonowała. To jeszcze się napij tutaj, pustelniku. Idziemy.
O! Dodatkowe doświadczenie od Hierofanty, fajna rzecz. No, można powiedzieć, że również od Władcy Żywiołów, ale to 50 punktów doświadczenia za jednego żywiołaka rozdzielone na wszystkich członków drużyny to niezbyt imponująca liczba. Dobra, wiesz co, strzel sobie, ale w przeciwnika, nie browara. Dobra. Tak sobie wskrzeszasz. Drogi kolego, 85, to nie ryzykujemy tutaj. Uderz w niego. Ładnie, 105 już zadajesz. Szybko ci rosną te obrażenia. No, po 2 punkty obrażeń na poziom, więc... Co chwilę poziom, no to... Rośnie to i tak w szybkim tempie. 63, no to i tak nie zabijesz tutaj nikogo z nich. No, ale możesz poranić trochę jeszcze. Dobra, pozbądź się jego. A teraz jego. Poczekaj, broń się. Damy tobie dodatkowy atak, poczekasz. On sobie wskrzesi. Reszta się broni. Dobra, ty już wskrzesiłeś wszystkich, także mówimy ci do widzenia. Wycisnęliśmy ciebie jak cytrynę, drogi Hierofanto. 765 punktów doświadczenia. No tutaj nawet krasnoludowi to się nie przyda za bardzo. Jemu by się przydało nawet to doświadczenie, które zdobędzie bez zabijania wskrzeszonych jednostek. Ale tutaj, no już jesteście coraz bliżej poziomu. Pustelnik dostał poziom, także jest dobrze. 104 sztuki złota, nie za wiele, ale do tego mamy golema różdżkę, więc to jest też fajny bonus. Aha, dobra, tak. Ty miałeś, kolego, tutaj na pewno złoto przejąć. Tu się nie dostaniesz, ale możemy zaraz tam przyjść. Dobrze, potwierdzacie wszyscy, tak, oczywiście, pójdziemy tam, pomożemy naszemu bratu. Nie możemy wymienić tutaj pola widzenia, szkoda. Chętnie bym to zrobił, żeby się dowiedzieć, co tam słychać u hord. Dobra, złodzieje. Wynosić z tego sklepu wszystko. I co mamy, ile tego tutaj? 3, to już mamy 5. To jeszcze jakieś pancerze, chociaż w sumie nie wiem, czy one mi są tak potrzebne. Może jakiś zwój. Błyskawica, ochrona przed powietrzem, przed ziemią. Zwój Kronosa. Okej, to się może przydać. Wilki. Chodźcie na wilki. Ulfgarda gryziecie. Odważnie. Pokryliście go dobrze, no ale... I tak wam się nie udało osiągnąć celu. Dobra, mamy tu jeszcze 4 pancerz. To wystarczą te 4. Bo wam brakowało tutaj. Tak, bo ty miałeś eliksir żelaznej skóry. Ty masz wysoki pancerz, więc wam 4 damy te eliksiry. Będziecie mieli już maksymalny pancerz. No wystarczy taka ilość. Może jeszcze tutaj coś wykupimy. Parę tych mniejszych eliksirów, no może nawet i wszystkie. A co tam? Niech będzie. Tormentio. Mamy rdze, więc w sumie Tormentio nie będzie potrzebne. Szkielet, zaraza, przewijanie cienia, ochrona przed ziemią, powietrzem. To może te ochrony jeszcze sobie wykupię. No i to starczy. Takie rzeczy tutaj. Najważniejsze z tego sklepu, jak dla mnie. Skorzystamy tu z regeneracji, a później za resztę punktów zdrowia już uzdrowimy ze świątyni. Dobra, wiesz co? Kolego, wraca się do tego miasta. A ty... Nie wiem, gdzie ten... kolega z Legionów, ale dobra, idź sobie dalej na jakieś inne zasoby. Jak ci się nie uda przeżyć, to zrobimy kolejnego, no. Przemiał to musi być. Okej. Okay. Hordy czegoś szukają, ale moich rusk nie mogą niszczyć. Tak samo ja nie mogę ich... Coś za coś.
musi być uczciwie tutaj wszystko podzielone. Dobra, w imię krzoków. To pójdźmy z żeglugą na tego włócznika i może podbijemy miasto legionów. O, tu idziemy na tego włócznika. No i nie starczyło obrażeń. Tu jeszcze chybienia wchodzą. Cuda wianki. No przerastasz naprawdę naszą armię, krasnoludzie, swoimi punktami życia. Przyjmiemy jeszcze od razu tą manę śmierci, na nie trzeba tutaj ustawiać rózgi, wystarczy przejąć miasto, które jest neutralne. No dobra, jesteście cięcy tutaj, to nie będę jakoś specjalnie się wysilał. Ucznicy. Księga Wiedzy Tajemnej. Nie mam korzystania z ksiąg, więc automatycznie z kult też nie skorzystam. Gdybym miał korzystanie z ksiąg, to wtedy bym mógł sobie to założyć i skorzystać z tej kuli paraliżu, ale no... I tak nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby z tego korzystać. Mogłaby być to jedynie taka fajna opcja na jedną walkę z wrogą stolicą, kiedy mógłbym po prostu sparaliżować strażnika i później w zależności jakby się wylosowało, no to mógłbym go okładać, dopóki by tego paraliżu nie stracił. No, może by od razu zeszło, no, może byłoby pominięcie. No. Nie wiadomo, jakby to poszło. Dobrze, to co? To wszyscy? No, ci co mieli się ruszyć, to się już ruszyli. No. A ten już poleciał, za dwa miasta mi przejął. No. No nie pamiętam o tym, żeby w ogóle się ruszać tymi elfami. I tak jak później kwiatki wychodzą. I teraz ganiaj tam w tą i z powrotem, nie? Widzicie, no tak trzeba zapamięci takie rzeczy robić, a ja tego nie robię. Później idę tu, idę tam. Dobra, w tym mieście to akurat może jakaś obrona niech sobie będzie, żeby to nie było tak łatwo. Ale w tym jeszcze potracimy sobie to miasto nieraz. Pewnie tak będzie. Dobra, żegluga dla ciebie. Ty już w ogóle zbliżaj się tam, gdzie masz się zbliżać, bo będziesz niebawem dostawał klątwy od Hord na siebie. Dobra, idź się tutaj rozejrzyj. Wychodzi jakiś dowódca, Dakwel. Yattahali, jesteś powolna, nie tylko jesteś. Nie dasz rady nawet go wyprzedzić. Rubin, tam co mamy? Chyba złoto, bo coś słyszę, to ten stukot charakterystyczny. O, Yattahali. Nie uda ci się tam podejść, no ja będę musiał to załatwić za ciebie tutaj. No to zrobię tak, no. Niech ci będzie. Ale żeby mi to było ostatni raz. Dobra, zrobimy tą obronę, żeby legiony tak chętnie nie szły w tą stronę. I co, no powoli trzeba będzie się szykować do zrywania sojuszu z nieumarłymi chyba, no bo... Fakt, że tutaj jeszcze można trochę poczyścić tej mapy, no ale... Bez przesady. Chyba aż tak bardzo nie chcę się na tym skupiać. Ojej, a takie drogi wybieracie, co wy? Jesteście jacyś pijani? No co ja się dziwię? To są krasnoludy zresztą. Aha, zaczynają się klątwy, co? Ciekawe jaka to klątwa. Jak Paraseus, no to super. No, Paraseus. Jestem. Oni mają jeszcze jakieś miasto, ewidentnie. Dobra, skoro Ulfgard się ruszyć nie może, to musimy zrobić to za niego. Wow, co za armia. Doskonała wręcz. Jeszcze takie chybianie, no to nie przystoi po prostu. No. Zrób to jak należy, dziewczyno. Nawet parę przedmiotów fajnych tutaj wyskoczyło z ciebie. Dobra,
Przekażcie sobie znak pokoju. I wracaj do bazy. A tutaj, no co ja mogę zrobić? Nie mam cienia. Nie mam. Ale może bot będzie łaskawy i nie będzie tak traktował mnie. O, mana runiczna, tam trzeba pójść. Nie mam pieśni pośpiechu, ja bym to już z chęcią poszedł teraz. Ale to w następnej turze się zrobi. No i co teraz, bocie? Teraz mi to miasto przyjmujesz. Słabość. Tylko że od legionów. Kupili sobie chyba wieży magicznej, bo w sojuszu to oni chyba nie byli z legionami hordy. Dobra, tu jest ten nasz cały przywódca elfów. Saniel. Dobra, niech sobie tutaj wejdą nawet. Będą mieli jedną turę to miasto. Mamy stolicę i nawet, o, nawet niezłe wyposażenie w tej stolicy. No, wysyłają z miast jednostki, więc tak to wygląda. Okej, okay, tak, dostaniesz, drogi kolego, pieśń pośpiechu, bo to jest bardzo ważna mana dla nas. Musisz to przejąć. Dobra. Idziemy dalej, bo tutaj to zastanawiające jest po prostu to, że oni gdzieś stamtąd w ogóle się ruszają, ci nasi przeciwnicy. Potępieni. Jest wieża magów, kolejna. Przewijam te walki, bo to tam dwa uderzenia w takiego trolla czy ogra, to to już jest prosta sprawa. Divis Nocte. A dajcie mi to, bo z tego co widzę, to się może nawet przydać. Święta siła. No nie. Mam swój czar. Sinestra Ignis. Dajcie mi to. No i starczy. Kraken z mieczykiem. 282, mam 248. To takie bardzo na styk może być. No gdybyś jeszcze obniżył inicjatywę, to byłaby większa pewność, że w razie gdyby on chybił, bo to się może zdarzyć. Tym bardziej, że jeszcze są osłabione te szanse trafienia. Niewiele, ale to potrafi czynić jednak różnicę. Zwłaszcza gdy kieruje gracz. Dobra, złodzieje, tak sobie chcieliście iść, to tak będziecie szli. Pewnie jeszcze pójdziecie i nic nie uda wam się ukraść. Tak pewnie będzie. Dobra, stań sobie gdzieś tutaj po środku. No i co, Imperium? Tutaj walczycie z hordami, naszym sprzymierzeńcem. Tak nie może być. Klątwa Nygreela, tylko że od legionów. Hordy zerwały przymierze, no. Straszne rzeczy. A, bo chciała przejąć tą rózgę, tak? Niedoczekanie twoje. Albo i moje. Haha! Patrzcie. Ja tak na pewniaka tutaj idę. A tu się okazuje, że to niedoczekanie moje będzie. Ale ona ucieka. To trochę głupia sprawa, że tak robi. Gdybyś ty walczyła, to mogłabyś mi naprawdę napsuć krwi tutaj. No dobra. Dobrze, że ta rózga była wcześniej ustawiona, bo to nie przejęła mi tego bezpośrednio. Nawet nie zwróciłem wcześniej uwagi, co ona w ogóle miała, także... Dobra, złodziej. Wyślij szpiega i od razu ją wyzwij na pojedynek. Okej. No mimo wszystko wolą mi się w rózgowicza skupić czarami, legiony. Tu na dole mam jakieś miasto z nieumarłym terenem. Czyżby tam hordy coś grasowały? No, oczywiście, że tam były hordy. O, fajnie, że spojrzałem na punkty życia, nie? Nie zobaczyłem, że pustelnik już zdechł. Albo był prawie zdechnięty. No dobra. Kolego, możesz tędy iść, to idź. Zbierz sobie skarb. Idziemy dalej. Złodzieje też idą dalej. Jestem zajęty. Dobra, kto tu jeszcze? Ty się masz ruszyć.
zajmij miasto, które ma bardzo mocną obronę. Ty możesz dalej przemierzać tutaj tereny. Chociaż nie wiem, czy to będzie dla ciebie bezpieczne, bo to... No, jak taki Nosfera tutaj ruszy na ciebie, to ja tutaj nie ręczę. No, mają trochę miast hordy, trzeba to przyznać. Dobra, 45 minut odcinka, no to myślę, że to już wystarczająca długość. Wilki atakują, no niestety. Dobra, to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. I do następnych odcinków. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.